dzień dobry. Jesteśmy ponownie w Tarragonie, albo może pierwszy raz z wami. I dzisiaj... Ole! Castellers czy... Castells? Jedno jest chyba po katalońsku, drugie jest chyba po hiszpańsku, po castellano. Castellers. To... jedyne chyba tylko takie zawody, które można zobaczyć w Katalonii. Nigdzie indziej, tylko w Katalonii. Najlepsze drużyny to właśnie Tarragona, Girona, Lleida. Ale jest jeszcze kilka innych. Nic nie jedzie, więc idziemy. Na czerwonym, na przypale. Ale tu w Hiszpanii to samo. O. Ile tutaj ludzi może być w jednej ekipie? W tej drużynie pewnie bierze udział 50-60 osób. Jest to bardzo ciekawe, więc śmigam, żeby to zobaczyć. Yo. Jak widzicie, na całym deptaku, czyli dla Ramblinowej, dla muzyka, zapewnione nagłośnienie. Jest trochę ludzi, znaczy niedużo. Ale kręcą się tutaj ładny budyneczek. I tutaj będziemy chyba odbijać, z tego co pamiętam. Idziemy na plac Cala Font. To zaczynają! Więcej! Ooo, ty cuidado! Coś poszło nie tak chyba. Jeszcze raz. Ja taki kubeczek. Trzecie podejście, zobaczymy czy tym razem zbudują. Tylko w Katalonii. Ale... fiesta! Najmłodsi uczestnicy w ekipie pewnie mają z 5-6 lat, co się wspinają na górę jak Spidermany. We'll be right back.
każda ekipa ma swój kolor, robią różne wieże, czasem mają na poziomach po 3, 4, 5 osób, a ostatnie te co były po jednej osobie na poziom. Wszyscy muszą lubić, ile tam ich uczestniczy. 80 osób, 90. No i tak zauważyłem, że częściej słychać tutaj kataloński niż hiszpański. Tak tylko na marginesie, że jakby co, Katalończycy lubią swoje muzyki. Właśnie rozmawiałem z jednym tym ziomkiem z zielonej ekipy. Powiedział mi, że robi to od 25 lat. Ale widziałem właśnie, że gadał ze swoim kolegą, tam rodziny i tak dalej, dopingujący. I zagadałem dopiero jak się z nim pożegnał i mówi, że on robi to 70 lat. Podczas Santa Tecla, co trwa około 2 tygodni, są chyba 3 albo 2 turnieje tutaj w Tarragonie w różnych miejscach. Nie jest to tylko na tym placu, odbywa się to również na innym. Więc jest to dosyć interesujące, ciekawe, oryginalne i niepowtarzalne, co można zaobserwować tylko w Katalonii. Ale idziemy coś wstrzamać i sobie odpocząć. Zdrowie wasze. Do zobaczenia.